Jest poniedziałek, 20 dzień maja. Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie. Wracamy z dziennikiem po weekendzie. Sprawdźmy, co w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dzień Strażaka jest ważnym świętem dla wszystkich działających w tej formacji. W Jeleniej Górze obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem z komendy przy ulicy Sudeckiej do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, gdzie miała miejsce coroczna akademia. Po pierwsze, profilaktyka. Z takiego założenia wychodzą jeleniogórscy urzędnicy, którzy prowadzą szkolenie dla nauczycieli i pedagogów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Pierwsze spotkania z uczniami odbędą się jeszcze w tym roku szkolnym. Awanse i odznaczenia, życzenia tej samej ilości powrotów, co wyjazdów. Tak przebiegały obchody Święta Strażaka w stolicy Karkonoszy. Uroczystość odbyła się w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Dzień Strażaka jest ważnym świętem dla wszystkich działających w tej formacji. W Jeleniej Górze obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem z komendy przy ulicy Sudeckiej do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, gdzie miała miejsce coroczna akademia. Jak podkreślali strażacy, jest to dzień, kiedy w szczególny sposób zostaje doceniona ich praca. To jest taki szczególny dzień w życiu strażaka. Praktycznie nasz patron, święty Florian, inne też się nacje przyznają do niego, jak rzemieślnicy, kominiarze, ale jednak chyba dla ogółu społeczeństwa święty Florian kojarzy się ze strażakami i to jest właśnie to nasze święto. A że akurat 4 maja wypada w okolicach innych świąt, więc musimy to rozłożyć tak sprawiedliwie na cały miesiąc, żeby w każdej komendzie powiatowej, jeżeli chcą koledzy przeprowadzić taką uroczystość w sposób taki bardzo uroczysty, żeby móc to zrealizować. Zawód strażaka, choć trudny, cieszy się dużym szacunkiem i zainteresowaniem społecznym. Świadczy o tym liczba kandydatów zgłaszająca się przy okazji ogłaszanych naborów. Praca ta nie jest jednak odpowiednia dla wszystkich. Ten zawód wiąże się głównie z niesieniem pomocy ludziom, społeczeństwu, mieniu i tak dalej. Można naprawdę bardzo dużo górnolotnych słów użyć w tym zakresie. I stąd to jest tak trudno definiowalne, bym powiedział, jako zawód, dlatego pozwolę sobie na jakieś stwierdzenie, że to nie zawód, to po prostu stan umysłu. Albo ktoś sobie z tym daje radę, albo sobie nie daje rady, bo są osoby, które obejrzały film Płonący wieżowiec, inny jakiś katastroficzny pożar w lesie, chce zostać bohaterem. Taki człowiek w straży nie znajdzie miejsca i na pewno się nie utrzyma. Święto to także okazja do wręczenia nagród i awansów. Wśród wyróżnionych srebrną odznaką za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej znalazł się m.in. młodszy brygadier Mieczysław Stelmach, pracujący w straży od 29 lat. Jest to w pewnym sensie uwieńczenie tego, co robię, jakieś nagrodzenie, zauważenie nas, bo wielu z nas zostało takie odznaczenia, większe, mniejsze. Jest to po prostu zauważenie tych, którzy na co dzień robią wykonują tę profesję. Czego można życzyć strażakom? Na poważnie to tyle samo powrotów, co wyjazdów, czyli żeby nam się to zawsze bilansowało. A takie na wesoło, toastowe, nigdy nie zagaśnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyłączyć się do życzeń. Jak przeciwdziałać uzależnianiu się dzieci od substancji psychoaktywnych i jak pomagać im wychodzić z uzależnienia? Tego dotyczyło szkolenie zatytułowane Unplugged, skierowane do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Spotkanie współorganizował Jeleniogórski Urząd Miasta i to właśnie dzięki jego staraniom szkoleniem zostało objętych wielu nauczycieli. Zgodnie z przepisami oświatowymi od 2002 roku szkoły mają obowiązek realizowania szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, w tym zajęć profilaktycznych poświęconych problematyce uzależniania od alkoholu, narkotyków i tytoniu. Prowadzimy szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego Unplugged, tak to się nazywa. Po polsku moglibyśmy powiedzieć bez prądu. W Polsce jest to chyba bardzo prosto zrozumiałe, co to znaczy prąd. Po prostu chodzi o to, żeby ograniczyć eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol, narkotyki, nikotyna. I co jest bardzo ważne, opóźnić moment przejścia z eksperymentowania do zażywania już problemowego. Jeśli chodzi o skuteczność, tak, programu Unplugged, no to jest program, którego profilaktyczny, którego jakaś skuteczność jedynie została właśnie potwierdzona w badaniach naukowych. Unplugged składa się z 12 zajęć, 45-minutowych lekcji i trwa jeden semestr. Realizatorami są nauczyciele, którzy ukończą 2,5-dniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Jest problem i to coraz większy, coraz więcej młodzieży ma styczności z narkotykami,
Bardzo dużo uczniów pali papierosy. Może z alkoholem mamy mniejszy problem, ale uczniowie rzeczywiście nie radzą sobie z problemami. Coraz to więcej problemów spotyka tych młodych ludzi, a rodzice często też wyjeżdżają za granicę, zostawiając ich z babciami, ciociami. Daje nam przede wszystkim konkretny zestaw ćwiczeń, konkretny zestaw wiedzy, którą będziemy dalej przekazywać naszym uczniom. Na pewno jest to prewencyjny program, czyli żeby nie dopuścić do uzależnienia się dzieci czy do eksperymentowania, które potem przejdzie w uzależnienie. Także na pewno bardzo ważny program i na pewno z korzyścią dla dzieci. Pierwsze spotkania z uczniami w ramach realizowania programu przeciwdziałania uzależnieniom rozpoczną się jeszcze w tym roku szkolnym. Te efekty dopiero będziemy mogli badać po roku, ponieważ taki jest cykl prowadzenia zajęć. Mam nadzieję również, że ci wszyscy nauczyciele i dyrektorzy szkół gimnazjalnych będą chcieli to realizować i będą to wykonywać w swoich szkołach. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze na pewno będzie wspierała nadal dyrektorów i nauczycieli gimnazjalnych szkół, również dofinansowując tego typu działania. Szkolenie zostało sfinansowane dzięki pieniądzom pochodzącym z funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz współpracy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Skansen uzbrojenia Wojska Polskiego, Muzeum Przyrodnicze, BWA czy Dom Gerharta Hauptmana można było w minioną sobotę odwiedzić za darmo. Ponadto placówki pokazały to, czego nie udostępniają zwiedzającym na co dzień. Z naszą kamerą udaliśmy się na początek do Muzeum Karkonoskiego, gdzie o godzinie 17, oprócz możliwości zobaczenia wszystkich wystaw, przygotowano również inną ciekawą atrakcję. Każdy, kto chciał, mógł sfotografować się w kopiach strojów z XVIII i XIX wieku. Staraliśmy się o to, żeby odzwierciedlić sposób fotografowania, jaki był używany w przeszłości. No, poprzez szczupłość miejsca może nie do końca się to udaje, natomiast na pewno za pomocą sztafażu, który tutaj mamy, czyli starego umeblowania, no, staramy się przywrócić tego ducha, ale najważniejszym elementem są stroje, w które przychodzące tu osoby się przebierają, żeby występować tak jak w XIX. Tą propozycją zainteresowało się sporo osób. Fotografowały się nawet całe rodziny. Szczególnie naszemu synkowi chcieliśmy pokazać już od małego, jak wygląda muzeum i co ciekawego można obejrzeć. Jak wygląda historia Jeleniej Góry. Chociaż mikrofon. A podoba się panu ta inicjatywa, żeby robić fotografię tego typu? W ogóle przedsięwzięcie jest pierwszym w dotychczasowej historii muzeum. Myślę, że tak. Jest to zarazem jakaś taka ciekawość przeniesienia się w inny czas. Po prostu jak było kiedyś. W średniowieczu i w ogóle w tamtych czasach. A w skansenie uzbrojenia takich tłumów dawno nie było. Przez pierwsze dwie godziny, czyli od 17 do 19, muzeum odwiedziło prawie 1000 osób. Zachętą była przede wszystkim możliwość zobaczenia tego, czego na co dzień zobaczyć nie można. A było tego sporo. Do Jeleniej Góry przyjechali m.in. rekonstruktorzy, odtwarzający polski pułk walczący w czasie wojny domowej w USA. Nasza nawet historia mało mówi o udziale Polaków, a trzeba powiedzieć, że walczyli tak jak i my odtwarzający, walczyli po stronie północy, jak również był pułk 14 Luizjana po stronie południa walczący, którego dowódcą był pułkownik Sułakowski, a u nas dowódcą był pułkownik Krzyżanowski. Generalnie nie używamy tutaj replik takich hukowych, wiwatowych. Są to też repliki, ale są to tak zwane pełnoprawne, czyli produkowane z myślą o strzelaniu na strzelnicy i tak również robimy. Na strzelnicy wykorzystujemy je do strzelania tak zwanego ostrego. Dlatego ich cena jest 2-3-krotnie większa niż tych replik wiwatowych, takich, prawda, hukowych. Obok budynku dwa stanowiska Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej. Tutaj panowie w strojach szlachty XVII-XVIII-wiecznej w kontuszach, również z dawną bronią strzelecką. Za darmo można było odwiedzić również BWA czy Muzeum Przyrodnicze. W sumie jeleniogórskie placówki kultury w minioną sobotę odwiedziło kilka tysięcy osób. Pozostajemy w temacie. W Muzeum Karkonoskim w minioną sobotę odbyło się spotkanie z mistrzem artystycznego szkła weneckiego, Jamesem Mungrainem. Była to niezwykła okazja do spotkania i porozmawiania z amerykańskim artystą szkła, odbywającym studyjną wizytę w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Miałam okazję poznawać polskie współczesne szkło unikatowe oraz tradycje wytwórczości szklarskiej na terenie Dolnego Śląska. Zaczęłam dmuchać szkło w roku 1986 i od tego czasu poznałam największych mistrzów tego rzemiosła. Lino Pietra z Wenecji, który nauczył mnie tradycyjnego szkła weneckiego, ale w Stanach Zjednoczonych współpracuję z Dalem Czekulim, który jest mistrzem w bardzo unikatowej formie tego rzemiosła. James Mongrain studiował w Morehead Minnesota State University. Po ukończeniu studiów rozpoczął naukę w katedrze szkła w Massachusetts. Potem praktykował, pracując w pracowniach szkła specjalizujących się w technice szkła formowanego na gorąco w całych Stanach Zjednoczonych, m.in. i w Nowym Jorku. Sposób formowania szkła weneckiego, jakim posługuje się amerykański artysta, jest jednak nieco inny niż dawniej. I rzeczywiście robią to szybko. Myślę, że nie poświęcają tyle uwagi, ile dawni mistrzowie właśnie tym technikom. Jak to Amerykanie, chyba trochę idą na skróty, ale efekt jest imponujący. Innowacja nie płynie z techniki, ale płynie z konceptu, z pomysłu. I to, co nie zostało wykonane do tej pory na świecie, też płynie stamtąd. So it's not necessarily what your hands are doing, it's about what your mind comes up with. Prace Jamesa Mongraina są prezentowane w galeriach i muzeach, m.in. American Craft Museum w Nowym Jorku i William Traver Gallery. Ponad 2000 osób i kilkadziesiąt zwierząt w minioną sobotę uczestniczyło w 22. majówce ze zwierzakami, która odbywała się w Jeleniej Górze. Frekwencja była większa niż w ubiegłym roku. Zwierzaków nie było jednak tak wiele i zdecydowaną większość stanowiły psy. Nie zabrakło natomiast ich miłośników, zwłaszcza tych najmłodszych. Impreza, jak podkreślali organizatorzy, ma uwrażliwiać ludzi na sprawy zwierząt. To m.in. udaje się za sprawą dzieci. Niesłychanie ciężko jest przemówić do osoby bardzo dorosłej, która przyjmuje z wielkim oporem jakieś właściwe zachowania. A dzieci bardzo kochają zwierzęta i ten stosunek do tych zwierząt jest bardzo właściwy. Mało tego, dzieci przynoszą te dobre wzorce do domu i mieliśmy takie przypadki, że dziadek, który był oporny, został przekonany przez wnuczkę. Dziadek tego pieska trzeba spuszczać z łańcucha. Tak potrafią dzieci. Dzieci potrafią też odpowiedzialnie zajmować się swoimi zwierzętami. Nieważne, czy jest to chomik, czy kot. Jak zobaczyłam psy, no tak naprawdę to miałam, jak 2 latka, to na Dzień Dziecka dostałam kota, który zmarł, a potem dostałam owczarka. Po owczarku dostałam Yorka, on też zmarł i teraz mam 2 Yorki i bardzo je kocham i dbam o nie, aby nie umarły. Za co kochamy zwierzaki? Przede wszystkim za wierność i przyjaźń, odpowiadali jeleniogórzanie. Obcowanie dzieci ze zwierzętami bardzo pozytywnie wpływa, tak, na rozwój dziecka i przyczynia się do rozwinięcia wielu pozytywnych cech. Sama od dzieciństwa obcowałam ze zwierzętami, głównie konie, ale przez całe dzieciństwo były mi one bliskie, więc chciałam tak samo, aby dzieci moje też miały możliwość skorzystania z takiego, więc mówię, to przywileju. Ludzie traktują zwierzęta niekoniecznie wszyscy dobrze, tak bym powiedziała, bo jest grono ludzi, którzy kocha zwierzęta, którzy bez zwierząt nie mogą żyć, natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy są im przeciwni, bo psy brudzą, bo konie śmierdzą, bo koty miauczą i brudzą tak samo. No ale no życie bez zwierząt byłoby smutne i nudne. Podczas imprezy nie zabrakło występów dziecięcych zespołów artystycznych z jeleniogórskich szkół i przedszkoli. Organizatorzy przygotowali również pokazy tresury psów oraz miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych. To ostatnia informacja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa w dzienniku. Ja już dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia! Sponsorem prognozy pogody jest firma Marles Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Grande Roma, Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu.
Na wtorek w regionie synoptycy zapowiadają zachmurzenie z przejaśnieniami. Do południa temperatura od 11 do 14 stopni, ciśnienie 1003 hektopaskale, wiatr słaby z południa. Po południu temperatura od 15 do 17 stopni, ciśnienie 1004 hektopaskale, wiatr słaby z południowego zachodu, nadal zachmurzenie z przejaśnieniami. Perfekcyjny smak rodzi się z najświeższych produktów. Grande Roma, twoja ulubiona sieć pizzerii. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.